szablon. Technika dla ludzi, którzy nie mają zdolności plastycznych, a pragną malować. Niesamowicie taniutka. Nożyk kosztuje 1,50 zł. Kartka papieru jeszcze mniej. I oto stajemy się artystami. Czy niech sobie... Dobra, to jaki kolor? A! Czy ktoś jeszcze ma go czarną, tak? Czarnego go zrobić? Świetne jest, co? Prawda? Do tej pory sprawowaliśmy. Chcę wam pokazać, na czym polega różnica. Bo można właśnie sprayować, ale jest też inna technika. Dzisiaj wycinamy Miłosza, ale oczywiście możemy potem wyciąć swój własny portret albo portret osoby, której kochamy, którą kochamy. Sprawimy jej w ten sposób niespodziankę, zrobimy jej prezent. Też się pochwalę, proszę bardzo. Czesław jak malowany. Wałek jest nieco... dłużej nam zajmuje malowanie wałkiem. Ale nie śmierdzi, jest tańszy i ma nieco inny efekt. Spray zostawia taki półcień. Wałek raczej jest bardziej dokładny. Najbliżej tutaj jest na Kraszewskiego róg ze Starobojarską. Tam jest taka ściana, po której można legalnie malować. O, i tu już widać na przykład na moim rysunku, że zupełnie go pozbawiłem brody. Nie ma tutaj tej linii, która by zaznaczyła jego brodę. Także tutaj mamy Czesława zupełnie bez brody. Teraz mu tą brodę dorobię.